Tato, tato, tatusiu, tatusiu, wstawaj szybko, wstawaj szybko. Co jest, synek? Ja się tam boję spać u góry. Coś mnie straszy, normalnie coś stukało w szybę, w drzwi otwierało się i zamykało drzwi. Tam straszne jakieś głosy są takie. Spokojnie, synek, bo tutaj mama śpi, nie możemy jej obudzić. Zaraz sprawdzę, wiesz co, pewnie to nic takiego, może wiatr zawiał. Zobacz, twoje rodzeństwo tutaj smacznie sobie śpi, dżiplejeczka Janek, a ty co, biedaku, spać w nocy nie możesz. Zaraz sprawdzimy to, gdzie tutaj stukało, pukało. No, tutaj jakieś drzwi otwierało, zamykało, tu lampka się gasiła. Ja nie wiem, ja nie mogę spać. Nie wiem, jak w ogóle moje rodzeństwo dalej śpi i się nie obudziło. Ja ogólnie normalnie, nie wiem, może to jakieś duchy tutaj są. Halo, przepraszam, jest tu ktoś? Wydaje mi się, G-Playek, że to był tylko zły sen i nic takiego tutaj się nie wydarzyło, słuchaj. Wygląda całkiem spokojnie, twoje rodzeństwo by na pewno się też zorientowało, jakby coś było nie tak. Chodź, słuchaj, ululam cię do spanka, idziemy spać. A no dobrze, tatku, to idę spać. Tylko zły sen, to koszmar, G-Playek, nie masz co się przejmować. No dobrze, tatku. Także do łóżeczka, dobranoc, synku. Dobranoc. Okej, a ja wracam, słuchajcie, do łóżka. Dobrze, że G-Playka się nie obudziła, bo to by była ogólnie katastrofa, bo ona później już całą noc by pewnie nie przespała. Dobra, kładę się, słuchajcie, idziemy spać, także dobranoc. Ej, słyszeliście w ogóle tą potłuczoną szybę? Ej, jakby się coś stukło. Tatuś, tatuś! To u ciebie, G-Playek? Ja tu nie chcę być, ja tu nie chcę być. Ej, to chyba na dole. Z siostrami. Słucham? To chyba na dole w ogóle, G-Playek. Coś tutaj słyszałem, takie jakby stuczenie, czy coś takiego. Ej, zobacz, jak tu ciemno jest strasznie. Czekaj, zapalimy na początku światło. Ej, patrz, jakieś normalnie się tu pobiły normalnie talerze, widelce. Co tu my się działo? My z rodzeństwem normalnie tutaj schodzimy. Zobacz, nawet G-Playeczka się obudziła, wiesz? Ej, rzeczywiście, teraz to już jest na poważnie. Wiecie co, zapalimy tu może na początek światło, to będzie troszeczkę raźniej, bo ej, strasznie tu ponuro. Wiesz co, tutaj normalnie jakieś duchy są, chodzą w naszym domu, nie, musimy zerknąć tutaj na zewnątrz. To może jacyś złodziejaszki, nie wiem. Halo, jest tu ktoś? Kto nam tutaj normalnie chciał ukraść sztućce, talerze, widelce? Ej, dzieciaki, wy wracajcie na górę, do domu, do mamy, okej? Okay? Jasne. Ja się tu muszę rozejrzeć jeszcze. Jasne, to tatusiu, my lecimy do mamy, bo się leciutko boimy. Skradam się tu, słuchajcie, na górę i w sumie tutaj nic takiego podejrzanego nie ma, ale wiecie co możemy zrobić? Taki eksperyment. Ja bym się tu położył na przykład na jednym z tych łóżek i po prostu udawał, że sobie śpię. I zobaczymy, czy jakieś niepokojące rzeczy zauważymy, coś co G-Playek widział bądź słyszał. Także zamykamy tutaj drzwi jakby nigdy nic, zobaczymy tutaj wszystko w porządku. Dobra, tutaj cała rodzinka tam sobie, słuchajcie, chyba nawet G-Playka się obudziła. O nie, to nie, to zły znak. Dobra, tu gdzie G-Playek, słuchajcie, się kładziemy. Także ja tutaj, słuchajcie, pyk, kładę się ładnie i zobaczymy, czy coś niepokojącego się będzie działo. Ej, ja tego nie zapalam. Ej, w ogóle ja tego, słuchajcie, nie ruszam, patrzcie. Ja nie ruszam tej lampy, czemu ona się włącza i wyłącza? Ej, dobra, może to jest jakieś zwarcie, nie wiem, w instalacji elektrycznej. Może, słuchajcie, to jakiś problem z elektryką. To nic takiego, nie ma tu i tak na razie żadnego ducha, tu ani nic nie widzę. Także chyba jest spokojnie. Ej, szyby się wybijają same. Ej, widzowie, ktoś się tu wkrada? Ej, co jest? Oła, coś mnie dziabnęło. Pokaż się normalnie, dziwna istoto. Co tu jest grane? Ej, zaczynam się martwić, widzowie, patrzcie. Coś niewidzialnego tu grasuje i demoluje szyby. Ej, naprawdę. Ej, dzieci, słyszycie? Ej, to tam pod góry to tatuś. Spokojnie, spokojnie, wy się kładźcie, dzieciaki. Tutaj jestem, kładźcie się spać. G-Playka. Jasne. Do spania, szybko, dobrze, już, tu nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, a jednak słuchajcie, tu jest normalnie duch, on lewituje, nasz dom jest nawiedzony, nie wierzę. Ej, czy ja, mi się to śni chyba, mi się to śni, uwaga, zamykać drzwi, ja nie mogę, słuchajcie, co to było, patrzcie, ten duch jest zły, wszystko tu zdemolował. Co temu tacie jest, dzieci, słuchajcie, czekajcie, może go jakoś mieczykiem. Ej, o nie, goni mnie, ja nie mogę, szybko zamykamy drzwi, przecież duchy umieją przelatywać. Ej, duchu, daj nam spokój, idź stąd, przeklęty duchu, G-Playka, chowajcie się, duch tutaj jest, szybko do szafy. Co się dzieje, ja nic nie widziałam tam. G-Playka, musimy uważać, słuchaj, duch tam był. Tam był duch normalnie. Ale gdzie? Jaki duch? No coś ty. No normalnie ten dom jest nawiedzony. Musimy stąd uciekać. Chodźcie. Czyli powoli. Dzieci miały rację. Ja z nimi rozmawiałam przed chwilą. Chodźcie. Ja im coś mówiła o jakichś dziwnych przypadkach, że coś im z ich straszy, że drzwi się otwierają, tak. Zamykają. To jest prawda. Tam są drzwi otwarte. Kto je zostawił otwarte? G-Playka, musimy się schować. Tutaj jest normalnie kryjówka, gdzie będziemy mogli przetrwać. Wiesz co? Musimy to na razie ogarnąć. Dzieciaki może niech zostaną dzieci, to zostańcie tutaj na górze. Tutaj, może musimy tu wszystko i my porządzić. Zobaczymy z tatą, co jak jest tam na dole.
Dobra, także tutaj mamy, słuchajcie, taką kryjówkę, gdzie może duch się nie dostanie. Mam przynajmniej... Oj, ja tutaj w ogóle sobie leżę jeszcze. Mam nadzieję, że tutaj duch się nie dostanie, nie przyjdzie. Cipleczka, chodź tutaj! Cipleczka, idziesz? Idziesz na dół? Cipleczka, tak, idę na dół, już tylko no czekam tu na ciebie. Mamy tutaj puste skrzynki, jedzenia jest tak na dosłownie, nie wiem, 3 dni. Cipleczka, no ile mam tu na ciebie czekać? Już nie będę. Cipleczka tam ogólnie wyszła z domu, ale powiedziałam jej, żeby poczekała tutaj spokojnie, się nie bała, dobra, bo nie ma żadnych domów. Tu musimy zorganizować łóżka dla całej rodzinki i tutaj spędzimy najbliższy czas Cipleczka. Jest tutaj, wiesz co, siedzonko i tak dalej. Trzeba tu normalnie pościelić te dywaniki tak, żebyśmy się tu jakoś wyspali. I tu jest naprawdę nieźle w tej piwnicy przygotowane do mieszkania. Dobra, przesuń się. Tej skrzynki i to wszystko. No tak, tak, także tutaj, słuchaj, będziemy spędzali najbliższy czas z tym duchem. Nie wiem, co możemy zrobić, słuchaj, to jest coś przeklętego, nie wiem w ogóle, czy tu musimy jakieś, wiesz co, specjalistów od przeganiania duchów, czy co zrobić, nie mam pojęcia, wiesz? Co? Poczekaj chwilę, dostałam w ogóle właśnie ulotkę od jakiegoś szamana. Słuchaj, weź, musisz to przeczytać. Może pójdziesz ty do tego szamana i powiesz, żeby on jakby wypędził z naszego domu duchy. Może co? Że czekaj, tu jest napisane szaman, ulica Kwiatowa 3. Czyli że mam iść na tą Kwiatową po tego szamana i myślisz, że wyrzuci te duchy z naszego domu? Tak, tak, idź. Ja pójdę do góry jeszcze po dzieci. Dobra, i zaraz, dzieciaki, zaraz mama tam zaraz przygotuje wszystko. Macie być ostrożni. Ej, kto znowu? Cipleczka, też tam wracaj natychmiast. Czeka, drzwi tu, już ją biorę. Drzwi tu zamykamy, nie ma zabawy. Tutaj grasują duchy, Cipleczka, lepiej wracaj. A ja lecę szybko na tą Kwiatową 3 po szamana. Dobra, byłem w bankomacie, wziąłem pieniążki. Nie wiem, ile taki szaman może kosztować, ale tutaj chyba jest ta Kwiatowa 3 i tutaj jest podpis szaman Jacek jakiś tutaj, słuchajcie, ma siedzibę. Także nie wiem, 5 stówek powinno, mam nadzieję, mi starczyć. Zaraz tutaj coś utargujemy, zobaczymy. Nie wiem tylko, czy ten pan w ogóle śpi, czy tutaj o tej godzinie mnie przyjmie. Puk, kurczę, to chyba on. Jakie ma białe oczy, ty, jak Herobrine. Puk, puk, przepraszam bardzo. Tak, zapraszam, tutaj ja jestem szaman Jacek, witam, o, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mam taką sprawę, mam problem, mój dom jest nawiedzony przez strasznego ducha, moja rodzina cała się boi i ja chciałbym, żeby pan go wygnał z naszego domu i już żeby nasz dom był czysty. Jasne, proszę mi pokazać, gdzie pan mieszka i zaraz się tym zajmiemy. Dobra, a tak wstępnie, jaka to by była cena za takie wygnanie ducha z domu? No, wydaje mi się, że 200 zł i będziemy wszystko... Dobra, dobra, to już panu wszystko pokazuję, lećmy. Dobra, panie Jacku, panie szamanie, a więc tutaj normalnie tak? Są ślady działalności tego ducha. On tu poniszczył normalnie, widzi pan? Na górze jest jeszcze gorzej. Tu parę barierki nie ma, widać, że można wypaść. No, tutaj niezłe zniszczenia zrobił. Tak, co moja tutaj rodzina jest zrobił? Na górze, na dole w bunkrze schowana, a tutaj normalnie też zostały pobite szyby. On tu normalnie ten duch tak zapalał, gasił światło. Normalnie tutaj wszystko demolował. Proszę zobaczyć, to wygląda tragicznie. Dobrze. Jak pan to chwila, musimy się tym zająć. Na początku muszę porozstawiać świeczki wszędzie. Chwila, ej. Świeczki odgonią takiego ducha, poważnie? Świeczki odgonią ducha, następnie muszę tutaj specjalne może... tutaj bomby dymne dać, żeby tutaj duch się nie wypędził. To może ducha jeszcze musimy wypędzić. Nic nie widzę, bo ja tutaj śpię, mam tu sypialnię, to najważniejsze, żeby mi się tutaj dobrze spało. Ja o, nie mogę... i właśnie najważniejsze jest tutaj, żeby pan teraz będzie skakał w łóżku, ja będę odpędzał złe duchy. Co? I wtedy jak pan będzie skakał na łóżku, a ja będę odpędzał złe duchy, to wtedy to wyjdzie. Aha, dobra, to co, ja mam skakać po prostu na łóżku, duchu, tak? Wypędzamy cię, odejdź stąd, tutaj muszę porzucać parę tych balonów z mgłą i już udało się. Aha, no i co, i po sprawie to już? Tak, no już się już ma. Już nie ma tu ducha i się nie pojawi, poważnie? Naprawdę, tak. No dobra, okej, okay, no to niech proszę będzie. Proszę tutaj zapłacić te... mi tutaj i ja idę do swojej siedziby. Okej, okay, no dobra, dobra, ale dziwny, słuchajcie, ten szaman. Jakieś białe takie gałki oczne, ale dobra, porzuca jakieś tutaj bomby dymne, słuchajcie. Niby była zadymka i tak dalej. Wygląda na to, że chyba wszystko w porządku. Ej, patrzcie, w ogóle w lustrze tutaj jestem. Idę na dół zobaczyć do Cipleczki, słuchajcie, i powiedzieć im, że już wszystko jest w porządku i że nie mają się czego martwić. Dzieciaki, normalnie Cipleczka, wszystko już w porządku, wiecie? Nie macie już się czego martwić. Duch został wypędzony przez szamana, którego Cipleczka tutaj normalnie ten...
O nie, nie wierzę, Ghibli, to super, udało się tego ducha przepędzić. Normalnie udało się, już możecie iść, ja idę normalnie myć ząbki i kładziemy się normalnie do spania, chodźcie rodzinka cała. Ja idę, jestem. Słuchajcie, do łazienki normalnie, idę sobie tutaj umyć zęby, ja nie mogę, to był ciężki dzień w ogóle, słuchajcie. Także, ej, patrzcie na to, ty widzicie? Tak jakby w ogóle coś za mną stało tutaj, w lustrze to widać. Ej, czekajcie, coś się za mną rusza. Nie mówcie. O nie, to jest ten duch przeklęty! Miałeś być stąd wyklęty, ty duchu! Ja nie mogę, zamykamy to! Ja cię nie mogę, słuchajcie! Ten duch mnie nawiedza dalej! O nie, jak go zatrzymać, jak go zatrzymać! Idź stąd, duchu! Idź stąd, duchu! O nie, on nie może zobaczyć, słuchajcie! Nie może się zorientować, że ja tam chcę zejść i że tam jest w ogóle moja rodzina. Dobra, tu się na chwilę schowam. Bezpieczne miejsce. Słuchajcie, na razie go tam... Wiecie co? Widzę go jednak! O nie, dobra, musimy tam teraz iść na dół do rodziny. Szybko. Dobra, schodzimy. Teraz mnie nie zobaczy. Rodzinka, mamy problem, Ghibli'ka. Ghibli, co się stało? Ten szaman... Mówiłeś, że wypędziłeś te duchy. Tak, ten szaman jednak to był oszust. Się okazało, że jednak ten duch normalnie dalej grasuje w naszym domu i normalnie, słuchaj, wiesz, myje sobie zęby, a on w ogóle się za mną pojawia. Nie wiem, co mam robić. Co ty mówisz? Czyli to się nie udało? Czy to był jakiś oszust zwykły? Nie wiem, co mam robić. My tu chyba wieczność spędzimy w tej piwnicy. No nie mam pojęcia. Dzieci, spokojnie, nie stresujcie się. I tatuś tylko tak żartuje. Musimy coś wykombinować, Ghibli. No ale co? No tutaj nic nam nie pozostało, Ghibli'ka. Po prostu będziemy tu siedzieć. Wiesz co? Mam pomysł. Leć do swojego kumpla, przyjaciela Lakiego. On na pewno coś wykombinuje. Myślisz? No w sumie tak. Głupi pomysł, słuchaj, to pójdę teraz i się spytam właśnie, czy Laki nam pomoże, tylko słuchajcie, tutaj, żeby ten duch mnie nie nawiedził, chyba jest wszystko w porządku, dobra, długa, szybko, idziemy po pomoc, lecimy szybko, muszę uratować rodzinkę. Laki, puk, jesteś tam? Budź się, ziomeczku, potrzebuję pomocy. Laki, halo, siemanko, Ghibli, sorry, że cię budzę w nocy, ale mam duży problem. Ja tutaj mam ciemno, jest noc, a ty mnie budzisz tutaj po takiej późnej porze. To jest wyjątkowa sytuacja. Stary, duchy nawiedziły mój dom i nie wiem, co mam robić. Nie mogę sobie z tym poradzić problemem. Strasznie się boję. Co ty mówisz w ogóle? Wiesz co? To idź do pogromców duchów. Choć ja cię zaprowadzę, ale teraz jestem tak zmęczony. Niedawno spałem, a ty mnie nagle budzisz. Ja ci pokażę, gdzie masz pójść. Tylko wiesz? Mi zostało 300 zł, bo szaman mi oszukał. Zapłaciłem mu 200, miał wygonić ducha i nic z tego, słuchaj, wiesz? Ale co ty do jakiegoś szamana idziesz? No, byłem u szamana, ale słuchaj, tak naprawdę mnie wyrolował. Chodź, ja ci pokażę, tutaj jest pogromca duchów, on na pewno ci pomoże. Tylko ja nie chcę mieć nic do czynienia z duchami, tam u góry idź do niego. Ja nie chcę nic mieć do czynienia, bo ja się boję. Ej, tutaj dobra. Po schodach, tam dalej. Duchów tutaj czy tam? Pokazujesz mi tutaj w końcu czy gdzie? Bo ja już nie wiem. Tu sam. Dalej po schodkach musisz wejść do góry tu. Aha, dobra, bo tutaj tylko jest napisane. Tylko ja się boję duchów i ja uciekam stąd, Ghibli, wiesz? Dobra, to siema, jak nie chcesz mi pomóc, Laki, to nie. Ej, dobra, tu są przecież napisane pogromcy duchów, ale... A, bo oni pewnie tam mieszkają na górze, a teraz nie wiem, może jest zamknięte, czekajcie. Puk, puk, jest tu ktoś? Jakiś pogromca duchów? To pan jest pogromcą duchów? Witam, jestem pogromcą duchów. Mam problem, bo ogólnie mój dom został nawiedzony, pomógłby mi pan, już tracę nadzieję. Jasne, no to musimy iść do pana domu, pokaże mi pan, gdzie te duchy były i zobaczymy. Tylko ja mam 300 zł, dogadamy się jakoś w tej kwocie, w tej cenie? No w sumie to będzie więcej kosztowało. Dobra, to jakoś wykombinujemy. Może pan później coś mi po prostu jakoś, nie wiem, coś panu dam, telefon albo coś w gratisie. Idźmy do mojego domku. Dobra, panie pogromcu duchów, także będzie mógł pan się teraz tu wykazać. A więc to jest ten nawiedzony dom, gdzie grasuje normalnie duch, który sieje tutaj naprawdę zamieszany. W sumie nie wygląda tu tak nawiedzono. Naprawdę. Ma pan jakiś wykrywacz duchów, czy jakiś tutaj normalnie paranormalnych zjawisk? Czuje pan tutaj tą moc duchową, czy nie? Ja mam pewną świeczkę, która powinna tutaj wypędzić złe duchy. A ta świeczka, ja już to widziałem, ten szaman to miał i mnie wyrolował, niech mnie pan z tymi świeczkami wyskakuje. Ty ostatni raz tutaj widziałem tego ducha normalnie, o w tym lustrze się tutaj przyglądam, patrzę do tyłu, on się tu pojawia normalnie, wie pan? Czy te świeczki nie działają? No to czasami się tak zdarza, może to jakieś zwidy ma pan, ale chwila, tutaj damy więcej świeczek po prostu, żeby on się więcej tutaj nie pojawił. Tak, i wszędzie światło zapalę, nie będę gasił w ogóle światła, żeby normalnie tu nigdy się nie pojawił, bo duchy się niby boją światła.
światła. Dobra, no i co? I tylko te świeczki pan ustawia i koniec? Na razie tylko co te to za świeczki, ściema? Tak. Chwila, mam jeszcze takie bomby dymne, jedną bombę mam. Nie, no niech proszę. Pan nie wkręca mnie, to samo ten szaman normalnie robił. Pan mi nie, nie pomoże. Nie, nie, spokojnie, to są prawdziwe bomby, proszę zobaczyć na ten dym. Ja to widziałem, proszę pana, pan robi wszystko to samo, co ten szaman, który tak naprawdę udawał, że przegania te duchy. To nie działa, to nie działa tak. Dobrze, musimy iść teraz do sypialni, to musi być w miejscu, gdzie pan śpi. I musimy wywołać duchy, żeby stamtąd uciekł, jakby, żeby uciekł z tego domu. Także proszę tutaj być w domu i razem śpiewajmy. Duchu, duchu, wynoś się stąd, bo to mój wspaniały dom. Proszę to powtórzyć po mnie. Duchu, 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 duchu wynoś się stąd, bo to mój wspaniały dom. Duchu, 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 wynoś się stąd, bo to mój wspaniały dom. I co? No i dobrze, no i w sumie to już powinno być na tyle. To powinno być koniec już teraz. Nie powinno być tutaj ducha. No to trochę, ej! No i proszę pan, właśnie pan przywołał normalnie go. Chwila, jesteś świadkiem. Kto, gdzie tu jest ten duch? Widzę no go, widzę go. I teraz to niech pan coś mu zaradzi. Jak teraz normalnie go duchu, przywołał. Duchu, wynoś się jeszcze stąd. Jeszcze zdenerwowany, wszystko zaczyna podpalać. Ja nie mogę, co to pogromca duchów, słuchajcie, który się duchowi daje normalnie wyrolować. Jeszcze normalnie go zwabił i zdenerwował. Wszystko mam podpalone. Pan mi teraz normalnie dom odbudowuje. Co to ma być? Ja nie mogę, został pokonany. Ja, słuchajcie, uciekam. Chowam się, ten duch normalnie się bardzo zdenerwował teraz. Duchu, duchu, nie lepiej tego nie powtarzać. Schodzimy na dół, chowamy się, słuchajcie, przed nim. Rodzinka, rodzinka, ja nie mogę. To nic, nie ogarniemy tego. Pogromcy duchów mieli tu nam pomóc. Wszyscy to oszuści są. Nikt nie umie duchów przegonić G-Blake'a. Nie no, musi być jakieś miejsce, ale wiesz co, znalazłam dziwną tutaj kryjówkę. Jakby ktoś tutaj ukrywał coś za obrazem. Jak to, co to ma być? Ej, normalnie w obrazie? Dzieciaki, wy lepiej tu nie idźcie, może lepiej zostańcie, co? Tu może być niebezpiecznie, ej! Ale kto to zrobił? Jak ja kopałem ten bunkier, to nic takiego tutaj nie było. Nie mam pojęcia kompletnie, gdzie my jesteśmy i dokąd to prowadzi. Ej, uważaj, tutaj się urywa. Ja tam nie chcę schodzić. Ja nie mogę, tu się urywa drabinka. Ja tam nie chcę schodzić, G-Play, co ty tutaj, duchy? Ja nie mogę, tu jest jakiś dom. Ej, G-Play, co? Ja wychodzę, tutaj jest przycisk wyjścia, wychodzę. Wyjście? Chwila. Ej, tutaj normalnie są itemki jakieś, to sobie biorę. Weź G-Playka. Okej, dobra, weź to sobie. O, dobra, bierz i możesz iść. Wyjście tutaj normalnie jest, a ja zwiedzę ten dom. Wygląda na to, że to jest jeszcze coś gorszego niż nasz dom, słuchajcie. Ale nie wiem, może tutaj znajdę jakieś rozwiązanie naszego problemu. Jak powstrzymać normalnie tego przeklętego ducha, który nawiedza nasz dom. Przepraszam, jest tu ktoś. Ej, woda normalnie, czekajcie, zakręcimy wodę, żeby się tutaj normalnie nie leciała. Przepraszam, ej, dobra. Tutaj. Ej, ktoś tu płacze. Słyszycie? Ej, to ten duch w ogóle. O nie. Ryczy, co jest grane? Ej, przepraszam, czemu płaczesz? Co się stało, duszku? Ja jestem bardzo zły, bo ja nie mogę przestać. Zostałem od kogoś tu uwięziony i muszę nawiedzać cię, bo to jest jakaś klątwa, ktoś mnie nawiedzi. Ktoś rzucił klątwę na mój dom? A kto to taki? Wiadomo? Najprawdopodobniej to był sąsiad twój i on chciał, żeby tą klątwę ogólnie, żeby rzucić, żeby, nie wiem, no trzeba się dowiedzieć od niego. Dobra, ale to dobra, to weź nie nawiedzaj mojego domu, powstrzymaj się jakoś na jakiś czas, a ja wiesz co, to musisz ściągnąć, jak uda ci się zdjąć z klątwę, to wtedy już nie będę cię straszyć. Dobra. Ja nie mogę, ja gadam z ducha, widzowie. Dobra, uciekam. Ja nie mogę, muszę iść pogadać. Niby sąsiad w ogóle. Dobra, idziemy szukać wyjścia i słuchajcie, idę zobaczyć, czy sąsiad w tym maczał palce w jakiś sposób. Ty, patrzcie na to w ogóle, wychodzę no, normalnie. No, dziękuję, z chaty. Wiedźma, że się udało, patrzcie. To. Klątwa się udała. Sąsiad G-Play tak gada. Naprawdę udało się, że klątwa go nawiedziła i duchy go opętały. Bardzo dobrze. Co ty gadasz normalnie? Mówię... Sąsiad, co ty żeś odwalił? Ty zapłaciłeś wiedźmie? Ona, gdzie ty mi tu uciekasz? Masz odmieniać mój dom, wiedźma. Ja nie mogę, zwiała wiedźma, mi. Uciekaj stąd. Szybko uciekamy, chowamy się. Co ty myślisz, że co? Że wszystko ci ujdzie na sucho? Co ty, sąsiad, nienormalny jesteś? Wychodź o, tutaj. O nie, wybijecie skąd się dowiedziałeś? Ej! Normalnie wszystko słyszałem. To ty zapłaciłeś wiedźmie, żeby rzuciła klątwę na mój dom. Czemu to zrobiłeś? Słuchaj, spokojnie, wytłumaczę ci wszystko. Chodzi o to, że... Żeby nie wpaść w błoto.
ty normalnie dziadku jeden. Mam serduszka, spokojnie, spokojnie. To chodzi o to, że ja jako sąsiad cały czas dzwonię na policję i chcę, bo się nie stosujesz do ciszy nocnej. Ja? Jak próbuję zadzwonić do kogoś, do policji czy do kogoś, ja ci to oni mnie wyzwalają. Przez ciebie, słuchaj, dom grasuje w moim tym, w moim domu, oszalałeś normalnie, sąsiad. On normalnie, słuchajcie, oszalał, to przez niego. Wiedźma musi to teraz jakoś odwrócić, słuchajcie, i normalnie, żeby tutaj nie było żadnych duchów w moim domu. Wiedźma, wiedźma, co ty normalnie żeś zrobiła? Stój! Natychmiast, o nie, zostaw mnie w spokoju. Ja się chowam do swojej wieży. Rzuciłaś klątwę, mam ci wysadzić cały dom? Mam ci go zniszczyć w tym momencie? Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Ja nie jestem spokojny, słuchaj, bo się strasznie boję. Duchy nawiedziły mój dom, a dokładnie jakiś jeden straszny duch, wszystko się pali, a to wszystko przez ciebie, ty za to odpowiadasz. Co chcesz w zamian za to, żeby odwrócić tą klątwę? Słuchaj, mogę ściągnąć tą klątwę, tylko musisz zapłacić 2000 złotych. To wtedy dam ci miksturę, którą musisz rzucić na ducha. Dobra, 200, raz, dwa, trzy, cztery, trzymaj. Ale 1000 ja powiedziałam. Powiedziałaś na początku 200, pierwsze słowo do dziennika, dawaj tą miksturkę natychmiast. No dobra, to ci dam tą miksturkę, proszę. No to dawaj, ja nie mogę. I więcej proszę takich manewrów nie robić przy moim domku. Dobra, słuchajcie, tam jest ten duch. Jest normalnie przy moim domku, ja się tu chowam. I nie wiem, czy mam o tą klątwę odmienić, słuchajcie, rzucając ten dom, czy normalnie w tego ducha, ale może zakradnę się do niego, nie przerażający. Rzucę trochę, żeby poleciało na mój dom, a trochę na tego ducha. Duszku, chodź na chwilę, stań tutaj, może ci coś pokażę fajnego. G-play. Okej, 3, 2, 1... Hop! Dobra, poleciałem na jego te cząsteczki. Co się dzieje? Klątwa ma być zdjęta już! Lecę do góry, nie mogę tego powstrzymać, o nie! Dobra, poleciał sobie, słuchajcie. Już chyba teraz nie będzie nawiedzać mojego domu. Mam przynajmniej taką nadzieję, widzowie. Trzymajcie kciuki, dziękuję, że wytrwaliście do końca i trzymajcie się, pa, pa!